21 września wspominamy błogosławionego Rosario Livatino, męczennika. Rosario Livatino urodził się w Canicati w 1952 roku jako syn Vincenzo Livatino, pracownika Miejskiego Urzędu Podatkowego i Rosalii Corbo. Po ukończeniu miejscowego liceum, gdzie zaangażował się w działalność Akcji Katolickiej, w 1971 roku zapisał się na Wydział Prawa w Palermo, gdzie w 1975 roku ukończył studia z wyróżnieniem. W 1979 roku został zastępcą prokuratora w sądzie w Agrigento i pełnił tę funkcję do 1989 roku, kiedy to został zastępcą sędziego. Jako zastępca prokuratora od lat 80. prowadził śledztwa dotyczące nie tylko przestępstw mafijnych, ale także łapówkarstwa i korupcji. Pracując jako sędzia, można było łatwo zauważyć, że oprócz talentu prawniczego, jego życie było silnie naznaczone obecnością Boga. Swoim stylem życia bardzo przeszkadzał mafiozom, którzy nazywali go Santocchio, czyli świętoszek, ponieważ wiara kierowała tym, co robił. To właśnie dzięki wierze Livatino traktował wszystkich z szacunkiem, nawet przestępców. Kiedy kończył przesłuchania, zawsze wstawał i ściskał dłoń przestępcy, czego normalnie nikt nie robił. Czasami też płakał nad ludźmi zamordowanymi w wyniku przemocy. Zdarzyło się nawet, że Livatino specjalnie poszedł do więzienia, aby osobiście wręczyć zwolnienie dla osoby, która bez żadnej winy została w nim osadzona. Zdarzyło się to 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kiedy zobaczył go strażnik więzienny, zapytał, po co musiał tu dziś przychodzić, skoro jest święto, na co Livatino odpowiedział, że to niesprawiedliwe, żeby osoba niewinna była choć jeden dzień dłużej w więzieniu niż powinna. W latach 80. Livatino poprowadził pierwsze poważne śledztwo w sprawie mafii w Agrigento, które później zaowocowało dużym procesem przeciwko mafii i zakończyło się 40 wyrokami skazującymi. Jako jeden z pierwszych wykorzystał też instrument konfiskaty mienia od mafii, czym ściągnął na siebie uwagę przestępców. Rosario Livatino został zabity 21 września 1990 roku na wiadukcie Gasena na drodze krajowej numer 640, gdzie został oflankowany przez motocykl i Fiata Punto, które go zablokowały. Po pierwszych strzałach Livatino próbował uciekać w dół skarpy, lecz dogonił go jeden z zabójców mafii i wykończył. Otrzymał 7 strzałów, ostatni prosto w twarz, jakby chciano go symbolicznie uciszyć na zawsze. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 9 maja 2021 roku w katedrze w Agrigento. Uroczystości przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Rosario Livatino jest pierwszym błogosławionym sędzią w historii Kościoła katolickiego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.